Witam serdecznie. Tematem dzisiejszej sesji jest piwo, które zadebiutowało na festiwalu w Krakowie. Jest to piwo z nowego browaru kontraktowego, Krak 1. Piwo w stylu India Pale Ale na sposób angielski. Ma 13 stopni BLG, zawiera 6,2% alkoholu. Piwo jest niefiltrowane, pasteryzowane, uważane przez browar Beer City. Browar, który założyło trzech ludzi, ja tutaj się poposiłkuję, do nazwisk pamięci nie mam. Jest to Adam Staszkiewicz, Andrzej Najder i Marcin Wnuk. To są te trzy osoby, które powołały do życia browar Beer City. Jak już powiedziałem, piwo miało premierę, tak jeszcze czytamy o zasypie, na festiwalu Craft Beer Week w Krakowie. Mamy tutaj tak, wodę, słody jęczmienne, czyli Pale Ale, Monachijski, Karachel, Kar Aroma, chmiele Junga i Fuggles, drożdże Safari S04, czyli typowe brytyjskie i składniki, i chmiele. O tym browarze jeszcze możemy poczytać, kapsel jest czarny, że no, chłopaki postanowili ważyć piwa, które będą bez dziwnych dodatków, bez dziwnych, nie będą chmielone, będą pozbawione wszystkiego, co jest dziwne. Może i dobre podejście, aczkolwiek bardzo przyjemna, słodko-karmelowa podstawa. Tutaj mi bije z butelki. No zaraz zobaczymy, co będzie. Jest to dobre pytanie, czy ktoś... W ogóle zaczepista etykieta. Etykieta numer... generalnie numer 1. Browar założyli krakowianie, a więc no, i motywem jest Kraków. Jeden to jest pierwsza warka. Świetnie. Etykiety bardzo dopracowane. Aczkolwiek no, okroju standardowym, ale bardzo mi się podoba. Aromaty, jak już powiedziałem, sporo karmelu bije. Ja nie jestem zwolennikiem ładowania karmelu do IPA-ek. Jestem znowu w hotelu we Włocławku. Szkło, no sorry za to szkło, ale no nie wożę ze sobą szkła i tyle. No kolor jest, jak widzicie, bardzo ciemny. Tego się nie spodziewałem. Kolor jest bardzo ciemny. Próbuję teraz wzbudzić pianę, ok? Średnio. Piana do poprawy, krótko mówiąc. Nalałem dokładnie pół litra. Piwo wygląda tak. Wygląda generalnie jak dobry brytyjski bitter. I drożdże zresztą, i zasyp podpada pod bitera. Piwo jest, przepraszam za moje palce. Piwo jest trochę jaśniejsze niż widzicie. Jest, ja myślę, że średnio bursztynowe. Piana zero, piany. Praktycznie piana zero. Z pianą jest taki przypadek jak z browarem Słodowy Dwór w Białymstoku, gdzie piłem piwo pszeniczne, kompletnie pozbawione piany, a więc jest dużo do roboty. Co tu w aromacie mamy? Oj. Średnio przyjemny aromat. Piwo ważone w zawierciu, o ile dobrze pamiętam. No bo i nie chcę tutaj wprowadzać w błąd. Browarze Zodiak, no dobra. Jamart. W aromacie dalej karmel. Kompletnie nie czuję chmielu, krótko mówiąc. Co mi już podpada, w IPie nie czuć chmielu, to tak jak w pszenicznym nie czuć bananów. No może Fuggles, taki typowo brytyjski, bardzo uniwersalny chmiel, sprzedawany poniekąd kiedyś w takich dużych pigułach. Bardzo dużo karmelu. Cóż, zobaczmy, trzynastka. Chłopaki jeszcze uważali Altbira.
Wracając na początek, jestem ciekawy, kto mając do wyboru na tej półce cenowej kompletnie odjechane IPy, Witbiry itd., itd., kupi Altbira. Oczywiście są osoby znudzone i zaraz się pojawią pewnie podpisy, że ja kupię znudzone piwną rewolucją chmielową pochodzącą ze Stanów. No ale marketingowo, no wiecie, co się dobrze sprzedaje. Co o tym piwie można powiedzieć? W aromacie bardzo słodkie, w smaku czuć karmel, aczkolwiek idzie w smak w stronę wytrawną. Nadal nie czuję chmieli. Na siłę wyczułbym nutę Fagelsa. A tu jeszcze jest Junga Polska. Ojejku. Co do goryczki, no być może, nie wiem czy to Junga czy Fagels na końcu kładzie się goryczką. Trudno coś dobrego powiedzieć o pianie, sorry. Bo po prostu ani jej nie ma, ani chyba nie oblepia nic. Nie wiem od kiedy mi tablet dzwoni, nie wiem, jakaś pomyłka chyba, ale cóż. Tableta nie wyciszyłem. I tu mnie spotkał zamk. Powiem tak, chłopaki, wielki plus za etykietę, za pomysł, za to, że postanowiliście uważać angielską IPę. Tyle, że ja tutaj chmielu nie czuję. Wartałoby dać dużo więcej chmielu i trochę mniej karmelu, bo karmel czuję już mniej więcej na tej odległości, co mi przeszkadza. Rozjaśniłbym trochę to piwo, dodał piany generalnie, no dobra, słodu pszenicznego, postarałbym się inaczej może zacierać, bo na pianę ma wpływ wiele czynników in plus i in minus. Najlepiej to przedostatni numer piwowania opisuję, Dorota Chrapek. Średnie piwo, bez szału, ani dobre, ani złe. Co wobec tego? Czy lud to kupi? Pewnie kupi dla bardzo dobrej i ciekawej i stylowej etykiety. Etykieta jest trochę mi przypomina browar Olbracht, aczkolwiek one się niedługo zmienią. Pójdą trochę w stronę ekskluzywnej wersji. Więc pewnie dla etykiety ludzie kupią. Czy tylko wrócą do tego piwa? To jest dobre pytanie. Dzisiaj, żeby zaistnieć na scenie craftu, bo to piwo podejrzewam, no, ma i cenę, i etykietę, i styl taki, który raczej jest skierowany do ludzi świadomych, to trzeba poprawić sobie przede wszystkim pianę, trochę smak, dodać więcej chmielu akurat w tym stylu. Ciekawy jestem Altbira. No i zobaczymy, czy ludzie wrócą. Oczywiście życzę powodzenia, ale to jest to, co kiedyś Bartek Napieraj powiedział, że browary kontraktowe będą miały coraz ciężej na polskim rynku i jest taka możliwość, że będą padać. Wiele w tym racji, Bartek, o tym dziś zresztą pisałem również. No tak to już jest, trzeba dzisiaj uważać na dzień dobry, mieć mocne uderzenie jakiegoś risa albo coś innego. Wyleżakować coś z beczce, znaleźć trochę rozgłosu. No i tak się zapisać na scenie piwowarskiej. Zobaczymy, jakie będą kolejne barki. Co chłopaki krakowiacy, to chyba Centusie, nie? Nam uważą. I tyle. No, piwo średnie generalnie. Nie wiem, co tutaj wam powiedzieć. No, 4 liter nie urywa. No i tyle. Typowy średniak, myślę, że dałbym mocną 5 na 10, jeżeli chodzi o jakieś marginesy stylowe. I tyle powiem na zakończenie tej degustacji. Sketchupowa.pl, czyli z Włocławka, pozdrawiam Was, Tumek. Widzimy się na festiwalu we Wrocławiu, 1 do 3 maja. Przyjmiemy piąteczki, pamiętajcie, naprawdę jedne z, no w tej chwili chyba najlepsze wydarzenie, bo biurofil już nie będzie. Także wybierajcie się, będziemy bić piątki, pić dobre piwo. Jeszcze o tym zresztą nagram nagranie o Wrocławiu. Pozdrawiam Was. Średnie miasto, średnie piwo.